Wyznacz punkty, w których prosta o równaniu y równa się 1 czwarta x minus 3 przecina osie układów współrzędnych. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Widzimy, że nasza funkcja ma współczynnik kierunkowy dodatni, czyli będzie funkcją rosnącą. I jest to funkcja przesunięta o 3 jednostki w dół, czyli przechodzi ona przez pierwszą, trzecią i czwartą ćwiartkę układów współrzędnych. Szukamy punktów, współrzędnych punktów przecięcia osi y z naszą prostą, czyli punkt przecięcia z osią o y. Pamiętamy, że pierwsza współrzędna punktów leżących na osi y wynosi 0. Natomiast druga współrzędna jest taka sama jak współczynnik b w równaniu naszej prostej. Więc nasz punkt przecięcia z osią o y to będzie 0. Współczynnik b wynosi minus 3. Teraz poszukamy współrzędnych punktu przecięcia naszej prostej z osią o x. Wiemy, że tym razem druga współrzędna, współrzędna y-kowa wynosi 0. Nie znamy współrzędnej x-owej, czyli musimy ją policzyć. Podstawmy więc do równania prostej pod x-a, naszego x-a, natomiast pod y-ka wartość 0. Czyli tym razem szukamy punktu przecięcia prostej z osią o x. Czyli podstawiamy. Pod y stawiamy 0. 1 czwarta razy x. Tu mamy x, którego będziemy szukać. I minus 3. Dostajemy równanie z niewiadomą x. Przenieśmy więc minus 3 na lewą stronę równania. Czyli ona znajdzie się tutaj ze znakiem dodatnim. Teraz, aby obliczyć x, pozbędziemy się 1 czwartej, czyli obustronnie będziemy mnożyć przez 4. 3 razy 4 daje nam 12, a po prawej stronie zostaje nam x. Czyli punkt przecięcia wykresu naszej funkcji z osią o x ma współrzędne, za x wstawiamy 12, za y mamy 0.